wszystkich witam bardzo, bardzo Państwa, bardzo serdecznie. Tafobigos, jedz, gotuj i ucz się. My, ludzie, którzy mają 20 parę czy 30 lat, nigdy nie jedli takich wynalazków jak mango, czy awokado, czy granat. Jeszcze granata bym chciał kupić, a Natalia jadła. Tak. Ja zawsze mówiłem, że bardzo chciałbym zjeść kiedyś awokado, bardzo kiedyś chciałbym zjeść mango i bardzo kiedyś chciałbym zjeść granata. Na razie granata nie było w sklepie. Było awokado i było mango, więc ja chcę spróbować, zobaczyć co to jest. Więc nie wiem, czy ktoś to będzie nas oglądał. O właśnie, jest Ace Moon, cześć! Brexon, o siema, zatęskniłeś za live. No bo na razie live'ów nie będzie, nie mamy czasu. Na razie będzie tak, plan na najbliższe dni. Odcinek 400, to coś ekstra, jutro nagram. Jeśli będzie trochę czasu, to jutro to nagram. Później właściwie jest już nagrany odcinek o... Uwaga, śmieciarka jedzie, to co udało mi się zdobyć. I będzie jeszcze odcinek o VHS-ach, a potem dopiero do live'u wracamy, więc na razie to takie będą 3 odcinki. A dzisiaj wyjątkowo live. Więc dobra, Natalia, no to... pokaż co to jest w ogóle, obierz, tutaj mamy deskę do krojenia i... Co to jest? To, które to jest, które? Bo ja nawet to nie... To jest awokado. A tam to jest mango, tak? A to jest mango. No. No dobra, to obierz, zobaczymy jak to smakuje. O, i Paulina jest, cześć! Także... Przywitaj się. Cześć. Dobra, no to obieraj tutaj. Kurwa, tylko jak to się robi? Nigdy tego nie robiłaś? No szczerze, że nie! Dobra. Bo rozumiesz, że ze skórą się tego nie je, tak? Nie, skóry raczej nie. Czego ale jestem zacząć? Strasznie napalony na to. Tak? No, jeszcze nigdy takich wynalazków nie jadłem. To trzeba jakoś tak rozpapucić. Bo tam w środku jest pestka, tak? No. A drugi odcinek o Netheorizy. Oj, Brexon, to na to ja w ogóle nie mam czasu. Mam scenariusz napisany, ale kiedy to zrobić? Daczek, halo, co to za gierka? No... To jest gierka Fruit Ninja. A coś takiego było? Takie, że tam się kroiło owoce w powietrzu. Tak. Tutaj mówi Daczek, Cooking Mama na Nintendo. No prawda. I to się zdejmuje, tak? Z tej pestki. O, właśnie. O, i to jest takie... O. I to, z tego można drzewo zasiać, tak? Z tej pestki? Z tego co wiesz, czy krzak raczej? A nie wiem nawet. Pokaż tu bliżej do kamerki, o. No, dwie połówki. Fajnie to wygląda, no. O. Składasz i rozkładasz. Fajne. I rozumiem, że skórę też odskrajasz zaraz, tak? No, jakoś no, to spróbuję obrać trochę. Tylko tam nie skalesz mi się. No i tak to chyba nie wyciągniesz szybciej widelcem, wiesz? Albo po prostu po bokach rozkroj, wiesz? A, siedzi kurwa na środku. Masakra. Przekroj, no bo i tak będziemy to kroić zaraz, nie? No wiem. No chyba, że ja mam całą połówkę zjeść, a ty całą tą. Daj ja może spróbuję, tylko to za kamerą zrobię. No widzisz, schodzi. A no. O, właśnie, o! Poleciało. Dobra, i tu mamy tą pestkę. Peska ucieka. To czyli co z tego? Można krzak albo drzewo zrobić, tak? No. Tutaj no, mówi Paulina, jedźcie, nie, jedzcie, będę wiedziała, czy warto. Też nie jadłem, nie jadłam ich wstyd. No właśnie, proszę Państwa, tutaj ludzie mówią, że ja mam pato streamy. Ja zamiast alkoholu to pokazuję jakieś owoce, jakąś czekoladową pizzę, takie rzeczy. Właśnie ten sposób życia tutaj pokazujmy. Że jest, naprawdę, no pokazujemy co to jest awokado, pokazujemy co to jest mango, pokażemy jeszcze granata, inne różne rzeczy takie fajne i w ten sposób żyjmy. Ktoś tego nigdy nie jadł, to niech spróbuje, prawda? Po to są te live'y, te Fobigus. To śmiechy, chichy, ale to fajne może być, nie? Siachu. Cześć, Siachu. A kubek Mario jest tle jeszcze nieodpakowany, bo nie mieliśmy czasu, więc zrobimy z tego osobny odcinek, wiesz? Nie mieliśmy czasu w ogóle. Tutaj mówi Brexon. Jutro jadę na Pchli Targ oraz do Torunia. Będę atakować Ceksa Gierki w planach spora lista. O! Awokado łyżeczką obierz, mówi Siachu. Tak można? A może można. To może spróbuj łyżeczką, jak chcesz, no. Znaczy, nie wiem, się jakoś dobrze to robi, no. Tak? No. Paulina, a ja jutro mam wyjazd z Torunia planowany, tak? To może tam z Brexonem się zgadza i spotkajcie się. Do Ceksa go zaprowadzisz, jakieś gierki komu on kupi, z nim pogadasz sobie. Awokado masz zielone, niedojrzałe. Dojrzałe jest jak miękkie, mówi Siachu. No tylko takie były, chyba że to trzeba poczekać po prostu nie, parę dni. No coś miękkie. Tak? No. Bo można poczekać, rozumiem, tak jak z bananami, że na początku są zielone. Z gruszkami. Czy nawet z pomidorami, które dojrzewają, nie? Nawet leżąc w domu. Kubek z Super Mario Bros. Tak, ale to zrobimy osobny odcinek o tym. Krzysiek Kretowicz. Cześć dzieciaki, Oskarek i Natka. Cześć czaty. No to witamy, Krzysiek. No. Łyżeczką od środka miąższu, mówi Siachu. No wiem, ale to chyba można i tak, nie?
Zaczęłam, tak? To może skończyć. No dobra. Nikt awokado nie obiera nożem jak wy, tak? To właśnie się na czegoś to nauczymy. No ja zawsze wszystko robię na opak, więc... I Siachu mówi, że trzeba poczekać właśnie, żeby dojrzało. Dobra, to na razie tam odłożyłaś. No. I zaraz jeszcze na kawałki pokroisz, czy całe jemy? Znaczy może, może tak, można tak. Tak? No dobra, spróbujemy. Siachu mówi, że trzeba poczekać i seks jest na starówce. Trafi, no wiem, ale tak to, żebyście się spotkali jako widzowie, nie? Że tutaj widzka i widz, nie? Nie wiem, czy jeszcze jakiegoś mamy widza z Torunia, na razie nie kojarzę. Ace Moon, owoce mango, jak to mówią telezakupy mango, tak? Telezakupy mango Gdynia. Od razu z nazwiska, no bo kojarzę ciebie, wcześniej miałaś taki nick tutaj, nie? Po prostu zapamiętałem tak. Co dziś planujecie? Dzisiaj tylko to. A potem sobie jakiegoś filma obejrzymy i lulu. Lulu. No. Fajna ta pestka, taka duża. Tak? No. Właśnie to jest raczej nie pestka, tylko nasiono raczej. Może. Myśmy ostatnio widzieli tam, byliśmy nasiona kwiatów, nie? Ja tak z daleka myślałem, co to jest? Czosnek? A to takie wielkie nasiono kwiatu. Ja tak skisłam. Czosnek. No z daleka wyglądało jak czosnek, nie? Kunio z Turunia. O, no to właśnie zagadę do tego kunia, żebyście się tam spotkali. Brekson. Masz wyjazd, to się spotykaj tam, wiesz, z kuniem. Awokado jest dobre, jak ma konsystencję twardego masła. Takie będzie średnio dobre. No zobaczymy, to na razie pierwszy raz próbujemy, więc zobaczymy, co to w ogóle jest. Gwiazdy nie gracie dzisiaj w nic. Nie, dzisiaj nie. To jak jest dojrzałe, to jakie ono ma kolor? No przecież kurwawe czerwone nie jest, jak jest dojrzałe. No, no zawsze było zielone, mi się wydaje. Może żółte? Żółte? Nie wiem. Nie wiem, bo ja zawsze widziałam zielone i jestem przecież dojrzałe, mam być. To jakie ma kolor mieć? Ja pierwszy raz zagadłam, to ono było takie żółte właśnie. No widzisz, no to żółte, no. No to chyba innego koloru, kurde, nie mają. Chyba, nie wiem. Czy nie słyszałam. Przecież ja się tam nie za bardzo znam na włosach, więc... Państwo, dajcie wszyscy łapkę do góry. Łapkę do góry. No. Pokażcie, że jesteście z nami. Każdy teraz daje łapkę do góry, proszę Państwa. Brekson, pisze do Ciebie maila, w nocy wyślę. Erik mówi, że fioletowe. Fioletowe? Śliwki chyba. To chyba śliwki. Śliwki na sośnie, sam jeszcze nie wiem, czy będę strażakiem. Fioletowa to odmiana has. Jak jest dojrzałe, to jest miękkie, mówi Siachu. No, ale miękkie jest chyba. Wyżej pisałeś Axel o grach, a to... Teraz do seksa tam raz byłem, bo rozpatrywałem gry na peceta. No wiem, że trafisz, ale tu nie o to chodzi, że trafisz czy nie trafisz, tylko że tam spotkać się przy okazji z kimś. No. To co, próbujemy, tak? No. To dawaj tutaj. No Natalia, ja. Dobra. Trochę oddalaj kamerę, bo ja jest tak to dużo. Lubię. To daj mi spróbować. No, nie będę siebie filmował już, ale... Dobra, mam tu kawałeczek, o. Gorzkie. Gorzkie. Mogę nie czuć cukru. Łe, nie smakuje mi. Nie? Bardziej jak warzywo smakuje. No. Nie, chyba że to musi być dojrzałe. W tym razie jest gorzkie i nie podoba mi się. Z czym to porównać smak? Nie wiem nawet. Daj mi popić, bo to niedobre jest. Nie smakuje mi. A wiem, z czym to porównać smak? Z jakimś porem czy czymś? Cześć, Wojtek Piaseczny. Natka, weź Oskarka na grę namów. Nie, dzisiaj nie gramy. Mango będzie słodkie, no to czekam na te mango. Ja nie lubię, jak coś jest gorzkie. Nie smakuje mi, łe. Zresztą nawet dokończ tam ten drugi kawałek, bo nawet tego nie będę jadł chyba. Aż proszę, Misiu. Misiu woli słodkie. No. Tak jakby orzech smakuje. No. Orzech, ale taki miękki orzech. I soczysty, coś takiego. To teraz kupcie niedojrzałe truskawki i mówcie, że kwaśne. Ty, no ale to ja chcę kupić dojrzałe awokado, no ale jak mam to kupić, jak ja wiesz, nie wiem jak to wygląda.
No ja nie, też nie za bardzo wiem, bo nie wiem, czy ona ma być miękkie skórka, w sensie ma być taka... Ła, żółta. To jest niedobre, fuj. Ła. No chyba, że powiecie mi, jakie dojrzałe kupić, no to czy to ma poleżeć w domu ileś dni, powiedzcie. Ła. No czy ono słodkie nie będzie, nawet jakby się dojrzała także. Jest bardzo miękkie, ale czy to może być jeszcze miększe i bardziej słodsze? Nie wiem. Nie, no raczej to nie będzie nagle takie, że kurde, będzie wiesz, wylewać się z tego cukier. No raczej tak nie będzie. No także nie. Nie podoba mi się smak tego. No. A tobie zajebisty, tak? Znaczy mi, no może nie jakieś kurde te fajerwerki, ale dobre nawet. Dajcie proszę Państwa wszyscy łapkę w górę, nawet jeśli mi nie smakowało. Łapkę do góry dajcie. Na PSX-a. Nie, dzisiaj Krzysiek nie będziemy grać, bo po pierwsze ostatni odcinek był 399, a na 400 szykuję coś ekstra. Po weekendzie może się pojawi. A poza tym ja nie mam dzisiaj w planach nic grać, poza tym chcę z Natalią spędzić czas, tak. Nie chcę dzisiaj na grach. Cześć psychowolterz. Kup awokado, lekko przyciśnij palcem. Jak wchodzi palec troszkę, to dojrzało jest. No tak. No ja to kiedyś kupię. Lub kup takie jak macie i poczekaj z 3-4 dni. No to tak też możemy zrobić, no zobaczymy. Ja jeszcze granata chcę, żebyś spróbował, zobaczymy. No granat to ci powinien być za koło. A ja kiedyś owoc liczy jadłem, owoc liczy ten taki z kolcami. No. Ja mówiłem to wcześniej Natalii. I to w środku jest takie jakby biała kulka, jakby gałka oczna dosłownie, można tak powiedzieć. Też taka mokra w sensie, nie? Ale smakuje też jakoś nie za specjalnie. Jak ktoś jadł owoc liczy, to wie. Jak kiedyś trafimy, to zrobimy na live z tego, ale ja to kupiłem za granicą, więc nie wiem, czy to w Polsce gdzieś można kupić. Na pewno gdzieś można, ale czy w takim zwyczajnym warzywniaku, to raczej ciężko będzie. Kto wam dał 3 łapki w dół? Nie wiem, to dajcie wszyscy łapkę do góry, proszę Państwa. Każdy teraz daje łapkę do góry. Dobra? Każdy łapkę do góry. Dobra, teraz to jakoś mango, tylko nie ma jak się za to zabrać. A czemu? Nie wiem. Ona też ma pestkę, czy nie? A chuj wie, nawet nie wiem. Nie jadłaś nigdy? Znaczy jadłam, ale już było pokrojone, więc aha, ja nie widziałam, jak się jej kroi. To może jakoś na pół spróbuję. Liczy to takie jakby oczy. No właśnie tak samo porównałem. Jakby gałka oczna, tylko ma wcześniej taką skorupkę, taką czerwoną albo zieloną. I taka z kolcami ta skorupka jest. Czyżby owoc adwokata? No to adwokata właśnie. Jak nie można? Można w Biedronce. Tak, mają w Biedronce owoc liczy? To trzeba poszukać. Biedronce? Skoro nic z gier, Natka weź go zamęcz. Zamęcz? No ona mnie już dzisiaj męczyła. No, spróbujmy zrobić. Twarde? No, właśnie też to twarde. Mnie dojrzałe? Ja wiem, co to jest tam. To chyba peski nie powinno być. Jezu, jak to otworzyć? Tak. Przekrój na środek, jak będzie pestka, to się zablokuje, nie? Kurwa, no chyba jest pestka, bo tam jest tak twarde to. Nie wierzę, że to jest aż tak twarde, bo tu normalnie się kroi. No to czyli jest pestka. Tak. Postscriptum. Chipsy o smaku krewetek, Axel to UK standard, jak w Polsce papryka czy bekon, pełno tego wszędzie. No właśnie u nas to jak zwykle nie ma nic. Pomóc może, kochany? Nie, no dam sobie radę. No przecież tam nic nie masz. Ha. No to szczerze, że dziwne to. Pomóc? Może przekrój jeszcze raz do środku. Właśnie tam kroję i tam... Może bardzo mocno przekrój po prostu. Bo my nie wiemy, czy tam jest pestka, proszę Państwa. Kurwa, jakbym drewno cięła. Co tam jest? Mogę spróbować? Spróbuj, bo ja... Znaczy, no może sobie rozerwać, bo... Postaw na ja nie mam pojęcia, czy mango ma pestkę. No nie widziałam w środku mango, tak bo... Chyba jest pestka, tak jakby czuję. A daj jeszcze tą żyka. To nie potnij się. Nie. No po prostu tak przekroimy jeszcze. No. Spróbuj tak przekroić. Wtedy łatwiej zejdzie z pestki, jeśli jest pestka. Co to jest? Mango też musi być miękkie i sok z niego wyciekać, tak? Tak. Żelki troll, oczy, gałki, oczny gloster. Tego nie znam akurat. Mama wrzuciła nasionko liczy, żeby urosło ponownie i gówno łodyga cienka i dwa listki. Podobno z tego co mówił, to może urosnąć owoc. Natka nie klni, no Krzysiek ma rację. Nie. Też nie schodzi? Czy pomóc jeszcze? Daj, pomogę.
Co tu chodzi? Ja chcę to samo zrobić, no. Co tam jest, Boże Święty? Czy Pokémon tam siedzi w środku, czy co? Morf z obcego. No widział ktoś takie coś? To takie twarde jest? Co tam jest w środku? To chyba nie dojrzałeś w takim układzie, pokaż. Pokaż. Co tu chodzi? No to dobra, to w takim razie nie ma tu pestki, trzeba to po prostu przekroić. Co? Czy ma pestkę? No powiedzcie, mnie nie kojarzę tutaj. Chociaż nie, jakby była. Kurde. Daj, ja spróbuję to na chama przekroić, zobaczymy. No. Mogę usiąść? Mhm. Uważaj tę kamerkę. Kurde. No to chociaż słodkie jest. Jest pestka, no ewidentnie jest pestka, no. My nie mamy innego noża, co? Nie, tylko ten. Kurde, ale jaja. No bo ja nie wiem, jak mam go w środku wygląda, więc ja nie wiem. Tam jest taka pestka, no bo to nie jest pestka, ale musi być, no bo to chyba kurde z jaj, to by było aż takie. No, widzisz, tu jest coś takiego, no. No. Walka z mango. No dobra. Tu nawet kawałek jakby zostało. No dobra, zaraz obczajmy dalej. Co tu się dalej odwala? No. Jest takie jakby coś. Nie wiem, czy to można nazwać pestką. No, taka podłużna pestka jakby, coś takiego. Szczaje. Tak jest. No ładnie. To ja nawet nie wiedziałam, że tam wszystko jest pestka. No ja też nie wiedziałam, jak ja nawet nigdy tego nie widziałam na oczy. Bliżej ten talerz, żeby to nie spadało. No może resztę ty już będziesz kroiła, co? Mhm. Tu poradzisz sobie, no. No ja poczekam. Ale chyba też nie jest dojrzały, moim zdaniem. Ja bym się dobrał do kokosa. Wiesz co, ja kupiłem też kokos i w środku była te niby te mleko kokosowe. Jak napiłem się tego, to wiesz jak to ohyda jest? Tego się nie da pić w ogóle. Chyba też jakoś trzeba to przyrządzić z czymś. Ale ja nie mam do tego nerwów. Ma ogromną pestkę, mówi tutaj Siachu. No właśnie. Oskarek, silna ta twoja natka. No, no średnio powiedział. No tak średnio powiedział, co nie znaczy, że źle. Po prostu kobieta nie musi być silna. Mango ma pestkę gigant. Też widzę, że macie zielony owoc. No właśnie, powinien być, ale ty wzięłaś taki najbardziej właśnie ciemny, nie? No, bo inne to były w ogóle zielone, nie? No. No. Axel, które WRC miałeś w planach mi przetargać na Warsaw Comic Con? No właśnie, trójkę. Dobra, znikam, Quake 3 czeka, buziaki i sporcie dużo, dobrze? Czy śpijcie dużo? No dobra, w każdym razie dziękujemy, Krzysiek. No. Kciuk do góry dla Krzyśka. Wy macie awokado, ja będę miał pizzę zwykłą, nie czekoladową. Owoce w egzotycznych krajach, jak macie zamiar jeść, to tego samego dnia to kupujcie miękkie. No tak, tak, tak. Tylko, że no nie było innych, no. Były takie. Natalia i tak wzięła najbardziej ciemne te awokado, bo inne były w ogóle zielone, a ten trochę taki żółtawy wzięła, nie? Ćpijcie. No właśnie, Krzysiek się poprawił. Tak jak z bananami, nie kupujemy zielonych, jak chcemy zjeść żółty. Ja się z tym zgadzam, tylko, że no po prostu nie wiedziałem. No i to teraz już będziemy wiedzieć, co trzeba po prostu poczekać, żeby dłużej leżało, nie? No. Kokos po angielsku, coconuts, tak. Natka pakerka, zjedz Snickersy, zniszcz każdego. Dobre chociaż to? No, dobra. Jeszcze da się coś z tego wyskubać? Coś tam się da. Masz. Spróbuję, jak to smakuje. No jest takie słodkawe. Trochę jak brzoskwinia. No. Smaku. Na razie, Krzysiek, cześć. Brzoskwinia bym sobie zjadł. Albo nektarynka bardziej, to smakuje jak nektarynka bardziej, no. No.
Kulfon, kulfon, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia. Więc proszę Państwa, jak jutro znajdę trochę czasu, to nagram odcinek 400. Proszę tu się spodziewać czegoś ekstra. W Toruniu Ceksie Midway trzymają. O, to spoko. Tylko jak drogo, to nie kupuj. Klepacz, cześć. Ze skóry obierasz, czy jesz ze skórą? Czy mam, bo poobgryzałam sobie jakoś, bo tak kurwa obierasz to, to znowu 10 lat. No to dobra, dawaj mi tam jeden kawałek, ja spróbuję to. Wymyłaś to przed tym przyniesieniem? Myłam. No dobra. Henrik, cześć. Spróbuję jakoś tak skupać. No więc tutaj kawałeczek dla mnie, próbuję. Skóra strasznie twarda, trzeba obierać. Tak? No. Nie, no tak to ja nie będę jadł, musisz obrać. Mhm. Masz, obierz, bo tak to ja nie zjem tego. Nie, za twarda skóra, żeby to jeść ze skórą. Znaczy ja jem bez skóry tylko. No gryzasz, nie, ale to tak, to pokrój jak możesz, bo to. Mhm. No. Dante, cześć. Ha. Mango jest wspaniałe, jak jest dojrzałe i ciapowate w rękach, takie soczyste jest. Wyjecie zielone, niestety ich smaku prawdziwego nie poznaliście. No to kupimy jeszcze raz, no. No. Czyli trzeba poczekać 3-4 dni w domu, żeby poleżało, no. Mango to chętnie zjem, jak będzie słodkie, bo te awokado to mi w ogóle nie podchodzi. Jesteś na nie. O, Kunio, cześć. Brekson, tu pisz do Kunio, będziesz jutro w Toruniu, tu jedź tam z Kunio. Spotkajcie się razem i idźcie do Ceksa. Pij mleko, będziesz wielki, to kłamstwo. Tak, to była kampania tych mleczarzy, żeby mleko kupować, bo się mleko źle sprzedawało. Pamiętam, tam Bogusław Linda brał udział w tej reklamie i tam jeszcze ktoś był z tych znanych aktorów, czy tam piosenkarzy, tam ktoś. Ktoś tam był jeszcze znany. Kaja chyba była, czy ktoś. No może być już stoję, to nie musisz aż tak dookrajać. No. Sobie weź teraz zrób. Aha. Dobre nawet te mango. Tak? No. Jak będzie jeszcze bardziej soczyste, to będzie jeszcze lepsze. Ale awokado w ogóle mi nie smakuje. Awokado fuj, tak? No, przynajmniej dla mnie, no. Słodkie lubisz, nie? A jak no. Takie słodkie, to nie jest. To jest takie bardziej dziwne takie. Proszę Państwa, wszyscy łapkę do góry! Kto jeszcze nie dał łapki do góry, to daje. Byłem wczoraj w Ceksie, kupiłem sobie Resident Evil 4 w metalowym opakowaniu. To na GameCube'a czy na PS2? Na PS2 też wyszła? Chyba na PS2 nie wyszła? Nie wiem, czy na PS2 wyszła, nie pamiętam już. Chyba tak. Zobacz sobie wnętrze. Mango. Także moim zdaniem awokado, jak ktoś nie lubi gorzkich rzeczy, to nie kupować. Bo nawet jeśli będzie dojrzały, to i tak będzie gorzkie moim zdaniem. A mango zajebiste było? Jest. Co mówisz? Gorzkie było twój kawałek, no, czy co? Nie mówię o awokado. Znaczy w sensie gorzkie było? No bardzo. Laptop świruje pawiana, mówi Ace. No. Kurde. Jakoś to, co jadą, to w ogóle nie było gorzkie. To nie wiem, za co coś to trafił. Kuniu, zobaczymy, jak to będzie, bo rodzice mają plan, by być w Toruniu na krótko, bo seks i wita u ciotki. No to się spotkajcie razem, Brekson, kurde. Co ty na rodziców patrzysz? Jesteś dorosły. Byłem emolka do Dreamcasta za 4 funty bez boksa. To tanio.
mango jest dobre. Jeszcze do mnie? No. Dzięki. No takie kawałki, masz właśnie tak? Skóry coś zjeść. Brekson, jesteś dorosły, nie patrz na rodziców, tylko patrz na siebie. Spotkaj się z Kunią i tam nie patrz na rodziców. Będziesz tak patrzył na rodziców, to zaraz będzie 30 na karku i będziesz się przejmował tym, co rodzice ci tam pozwalają, czy gdzie będą u ciotki, czy coś. To nie patrz na rodziców, ty masz swoje życie, a nie ich. Oczywiście nie mówię, że się izoluj od nich, ale jak chcesz gdzieś pójść, no to kurde, sam decyduj o tym. Ja słuchałem rodziców zbyt długo. Do 20 tam któregoś roku życia i niepotrzebnie. Będzie coś dla mnie jeszcze, czy już nie? Będzie. A z drugiej strony wam powiem, że tak strasznie trzeba się pierdzielić z tymi owocami, kroić tego. Ja czegoś takiego nie lubię, więc wolę kupić jabłko, banana, zjeść, trach, trach. Ja jestem niecierpliwy człowiek. No. Nektarynka to jak powiem, to też razem z tą jem, ze skórą. Czekaj, nektarynka, a ta druga jak się nazywa? Rozkwinia. Rozkwinia, o. Rozkwinie takie mechate są. No. Spróbujcie sobie melona, a to chyba gorzkie będzie. Nie wiem, bo nie jadłam. Tak jak grejpfrut chyba, co? Grejpfruta to nienawidzę. Mogę? Pić? Mhm. No. Grejpfrut to jest zło. Wygląda jak mango, tylko że 4 razy większy. Wiem, no. I tego, arbuza chcę. Bo ja arbuza tylko raz w życiu jadłem. No ja już wiele razy idę. Mój ulubiony owoc w sumie. Tak, jakiś. To dla mnie, tak? Dzięki. Mówisz, że słodki siachu, że jest melon, tak? No może i tak. Nie jadłaś, tak mówisz? No ja właśnie nie pamiętam. To możemy kupić. A może u Matyldy jadłam? Nie pamiętam już nawet. Granata właśnie kupimy. Granata to chcę kupić, spróbować. Uważaj, nie pokaleczy tam pysiaku. Wiem, tylko to tak padacznie się kroi. Masz jeszcze. Dzięki. No tam te dwa kawałki już dla ciebie niech będą. No. Granat pełen pesteczek i kwaśny, tak? Kwaśny? Ja wiem. Te co ja jadłam, to słodkie były. Nie wiem, co to. Nie wiem, czy granat ma pestki? Bo ja nie pamiętam pestek. Takie strasznie gorzkie błony, które rozdzielają te kulki, bo tam są tak. Takie kulki, struktury takie i to one są porozdzielane taką płachtą białą. I to jest strasznie gorzkie. O, kasztany jadalne. Ja zawsze chciałem zjeść kasztany jadalne. Tylko zawsze jak gdzieś widziałem je, to akurat albo nie było hajsu, albo nie miałem na nie ochoty, czy coś. I właśnie nie wiem, gdzie je kupić. Ja z tego, co widziałem, to na patelni się je robi. Chcę zjeść kiedyś kasztany jadalne. Czy będą dzisiaj gierki, Krycha? Nie, dzisiaj nie będzie gierek. Na 100% nie będzie, także nie okłamuję, tylko na 100% gierek dzisiaj nie będzie. Jakiegoś chcę filma dzisiaj z Natalią, chcę obejrzeć i tak ogólnie spędzić czas, więc gierek na pewno nie.
okay, są kasztany. Ślimaków, a ślimaka to chętnie zjem. Ślimak to ryba, według Unii Europejskiej, więc... Ja lubię ślimaki. A ja kiedyś w Biedronce kupiłem tam jakieś ośmiornice, tam jakieś te małże i białe takie tam. Dobre było. Smakowało jak ryba, no ale było dobre. W Biedronce kupiłem. Takie tam było w oliwie czy w oleju. Taka fioletowa ośmiornica była. Dobra to było. Tylko nie wiem jak to się nazywa i jak gdzie to znaleźć. Ostatnio już tego nie widziałem w sklepach. Tu psychowol też mówi, że granat nie ma pestek. No bo nie ma. Ma te takie kulki jako takie. Tak? Ale to są jadalne kulki, tak? Mhm. Aha. No co, wszystko zjedzone? Aha. Czy coś jeszcze będzie? Będziemy kończyć chyba. No. Taki tutaj live, TV Bigos, jedz, gotuj i ucz się, tak. Mówię dzisiaj do Natalii, bo myśmy byli w sklepie. Mówię, weź tam pomidora na kanapki. Ale nie, ona znalazła tutaj mango i awokado, a ja zawsze chciałam zjeść. No to dobra, bierzemy zamiast pomidora to sobie na rozpustę. No. A pomidora to sobie kupimy tam w tygodniu, no. Chociaż zrobimy źle, że go nie wziąłem, bo malinowy był taki fajny, no. Ale my na razie mamy co jeść w ogóle. Też tak nie kupujemy jedzenia, wiesz, żeby się potem zepsuło, bo ja zawsze staram się kupować, wiesz, jedzenia tak, żeby to, co starczyło, to się wszystko od razu na bieżąco zjada, nie, a potem leży w lodówce tego za dużo, psuje się i trzeba wywalać. To po co? To pieniądze wyrzucone w błoto, więc ja kupuję tak oszczędnie, nie? No. To co? Tutaj przemaster. Powiem wam, że arbuzy można hodować w polskim klimacie, tak? Tak. No to... Słuchaj, to w polskim klimacie to prawdopodobnie... Znaczy może nie inaczej. W polskim klimacie, ale w domu jakbyś chciał wyhodować, to byś wszystko wyhodował. I mango, i wszystko. Tylko, że to w domu byś musiał, bo tam ciepło w domu. Tylko to no, komu się chce w domu coś takiego robić, nie? Zostawcie już to i uciekajcie na film. No, będziemy już iść. Przeglądam zdjęcia z Warsaw Comic Con. Tata robił zdjęcia, jak Axel robił skok w slow motion, zamiast podnosząc się z krzesełka po moim telefonie. Do ciebie. Ty, Brexon, to weź wyślij te zdjęcia wszystkie na do mnie na Facebooku czy na maila. Ja chcę pooglądać, co tam fajnego zrobiliście, jakie fotki. Albo może wstawimy na retroarchiwizację, jeśli nie masz nic przeciwko. Ludzie, żeby też pooglądali, nie? Granat to sama pestka, przecież otoczona czerwonym miąższem. 300-400 pestek w owocu. Ale te pestki się je, tak? Dobra, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Dziękuję za mile spędzony wieczór. No. Mówię, teraz będzie tak, filmiki będą kolejno 400 odcinek, to na razie niespodzianka. Później odcinek o Uwaga, śmieciarka jedzie, to taki będzie tytuł, to zobaczycie co tam udało mi się za darmo zdobyć. Już nagrany jest. I potem odcinek jeszcze o VHS-ach i dopiero później live, więc we wtorek czy w środę dopiero jakiś tam live będzie. No może później nawet. Dobra, na razie, dobranoc. No. Pa. Macham. Nie, kręcę mnie. Ty papucie, ty.